Hej, chodź, jeszcze po kropelce nam wypijemy. Przestań, już jest późno. Ale przestań! Skończmy to, no. Restauracja. O, idziemy do restauracji. Ale zobacz ile narodu, w ogóle to jest zapełnione. No. Wszystkie stolicy zajęte. Nie, Henik, zobacz, mamy stoliki. No mamy, ale zobacz. Tutaj jest gwiazda, wiesz? A bo to jest stolik dla gwiazd. To może dzisiaj będziemy gwiazdami. No, siadaj, Henik, wołamy kelnera. Panie kelner! Panie kelner! O, ty, kelnerka przyszła. Jeszcze jaka ładna. To ciutka, da nam pani coś na ząbek i coś do popitki. Na ząbek w takim stanie proponuję coś przeciwbólowego, a na popicie wodę. Pani kelner, kolega się źle wyraził. Chciał zamówić jakąś konsumpcję i do tej konsumpcji popitkę. No dobrze, Heniu. Po maluchu. Ej, tam po maluchu. Może poloneza. Lepiej się prowadzi. Ale ja tu nie przyszedłem tańczyć. To ciotka, da pani soplicę. Soplica to w panu Tadeuszu. No to. To jedną księgę pana Tadeusza. Nie ma. Popatrz, Heniek, no. Soplicy nie ma, a pan Tadeusz wyszedł. To może Chopin? Bo ciotka, my nie przyszliśmy tutaj muzyki poważnej słuchać, nie? Chcę by się napić i już, nie? No. A Belweder? Pani kelner, my jesteśmy normalnymi ludźmi. I my się do polityki nie mieszamy. Nie. Heniu. A może by tak Jaśka Wędrowniczka? Romek, czyś ty zgłupiał? No co ty? Trzecią mordę do jednej flaszki będziesz wołał? No, panowie, proszę się decydować, bo zaraz zamykamy. Niech co będziemy brali, no. Kurczę, no. Nie wiem, no. No to panowie się decydują, bo mnie nogi bolą. Zaraz, łuciutka, nam się pliki trochę zacięły, no. To trzeba zresetować, znaczy zdecydować. Nie, to może Sobieski? Nie, to przestań, Heniek Sobieski, on tam pod Wiedniem. Jak zanim on tu przyjedzie, to my uschniemy, no przestań. A co powiecie w takim razie na Finlandię? Kochana, ani ja, ani kolega paszportów nie mamy. My za granicę się nie wybieramy. Nie. No to może coś z kolorowych. Pani kelner, ja rasistą nie jestem, nie. Ale od kolorowych to ja mam zgadę. To proponuję zatem Krupnik. Może jeszcze z kaszą. Kolega kaszy nie lubi. Dębowa? Pani kelner, dębowa to może być trumna. No to trochę nie, to. Zaraz nas jeszcze białą damą postraszy. To może coś innego. O, już wiem. Niech pani da nam meduzę i lornetę. Heniek, przestań. Ja obrzydliwy jestem, a ty owoce morza zamawiasz, ty. Jeszcze lornetę, żeby na to popatrzeć. Nie. Roman, przestań. No. Co ty wiesz o piciu, no? To jest galareta i 200. To będzie 40 zł i 30 groszy. Heniu. Ale ja cienki jestem. Ja mam tylko dychę. Dycha do dychy i brzęczą kielichy. Roman. Ale ja też jestem cienki. No właśnie. Wiesz co, Heniek? Ta restauracja to jest dla nas za droga. No. Dziękujemy pani. Dziękujemy. Wiesz co, ja mam propozycję. Pójdziemy do mnie. No. Kupimy sobie czar teściowej. Będzie miło, sympatycznie i niedrogo! No tak, prawdziwi smakosze preferują zdrową polską produkcję. Smacznie, zdrowo
i niedrogo, i najważniejsze, żeby klepało. Samanta Daskowska, Roman Szczeblecki, Henio Gołębieski. To tak przed Sylwestrem już ćwiczą. Tak jest. Dziękuję wam bardzo.